Jeszcze przez 7 dni możemy głosować w suwalskim budżecie obywatelskim. Każdy mieszkaniec Suwałk może wskazać 3 propozycje, po jednej z każdej kategorii. Dużych projektów inwestycyjnych jest 6. Modernizacja szatni i łazienek przy pływalni w szkole podstawowej nr 10, mająca poprawić stan techniczny i komfort użytkowników szkolnego basenu. Przebudowa ulicy Paca, dzięki której nowe oblicza zyskałyby trawniki, zjazdy, chodniki i ścieżki rowerowa, a także miejsca parkingowe oraz oświetlenie. Budowa pętli do nawrotów autobusów dojeżdżających do ogródków działkowych na osiedlu Północ. Utwardzenie nawierzchni przy garażach położonych przy ulicy Armii Krajowej, budowa placu zabaw przy starej łaźni na suwalskich bulwarach i zakup pneumatycznej hali ze sztuczną nawierzchnią i sprzętem sportowym dla uczniów szkoły podstawowej nr 6. Małych projektów jest aż 11. Pomysły są przeróżne. Od ławek solarnych przez zakup i rozmieszczenie na terenie miasta 8 defibrylatorów wraz z przeszkoleniem mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy i używania tych urządzeń, aż po mniejsze inwestycje typu place zabaw, parkingi czy nowe schody na ulicy Polnej. Wśród wydarzeń społecznych i kulturalnych znaleźliśmy 4 pikniki, cykl wydarzeń zatytułowany Pamiętajcie o ogrodach, dalszą działalność fanklubu Bluesa i skomponowanie oraz wykonanie kantaty na 300-lecie miasta, które będziemy obchodzić w przyszłym roku. Głosować możemy przez złożenie formularza papierowego lub za pośrednictwem internetu. Głos mają tutaj także osoby niepełnoletnie, ale od nich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.